każdy z nas, słysząc o wyjazdach na misje, ma w głowie inne skojarzenia. Jedni widzą przekazywanie pomocy humanitarnej, inni budowanie szkół czy szpitali, na przykład w Afryce. Dzisiaj porozmawiamy o misjach, konkretnie o misji w Turkmenistanie i w Ukrainie. Naszym gościem jest ojciec Oblat, jego ekscelencja ksiądz biskup Radosław Zmitrowicz, który przyjechał opowiedzieć o swoim doświadczeniu misji w Ukrainie. Księże biskupie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego wywiadu. Dzisiaj mamy okazję porozmawiać, ja mam niezwykłą, wyjątkową możliwość porozmawiać z księdzem biskupem o rzeczach ważnych, niezwykle istotnych, wysokiej rangi, wielkiej wagi. Jest ksiądz biskup misjonarzem już od wielu, wielu lat, z doświadczeniem wizyt w wielu krajach i spotkań z ludźmi z różnych kultur. Chciałabym zacząć od pytania o samo pojęcie misji, bo wielu z nas misja kojarzy się w różny sposób. Jednym wyświetla się w głowie film o pomocy humanitarnej, pomaganiu na przykład Afryce, przekazywaniu wsparcia, budowaniu szkół. Ktoś inny widzi stricte działania ewangelizacyjne. Tych skojarzeń z misjami jest bardzo dużo. Jak to w sercu i w głowie księdza biskupa wygląda? Czym jest misja dla księdza biskupa? No, w moim doświadczeniu, rozumieniu, misja to jest pomóc człowiekowi spotkać Boga. No, Boga, który dla nas objawił się w Jezusie Chrystusie. Dam może taki przykład, który w pierwszej chwili może nie będzie taki, no, bezpośrednio się odnosił do tego, ale to właśnie z Turkmenistanu, gdzie kościoła praktycznie nie było, kiedy my przyjechaliśmy. I my nie mieliśmy mszy świętej z ludźmi, tylko się spotykaliśmy, rozmowy. Pamiętam, jak pierwszy raz z pewną grupą ludzi pomagaliśmy im odkryć Pismo Święte jako księgę ich życia. Bo to jest właśnie wiara, ewangelizacja, żeby pomóc odkryć człowiekowi, że ich życie człowieka jest święte, że to jest, że Bóg działa w twoim życiu, żeby wszedł w kontakt z Bogiem. Nie? I pamiętam po tym spotkaniu taki właśnie polskiego pochodzenia pan, Walentyn, wobec wszystkich mówi, ja mówię, przeczytałem dwa razy Pismo Święte, od deski do deski. Ja byłem przekonany, że ja znam Pismo Święte, a ja go w ogóle nie znałem. To znaczy jakby ten klucz, my przynieśliśmy mu klucz do zrozumienia tej księgi, to znaczy do zrozumienia swojego życia, że ta księga to jest jego życie. Nie? I ona jest święta, że Bóg działa w twoim życiu. Także to jest jakby najbardziej istotne dla mnie, nie? Żeby pomóc spotkać Boga, Jezusa Chrystusa. Od razu mi przychodzi do głowy pytanie, bo wspomniał ksiądz biskup o Biblii jako księdze życia, a ja też chciałam zadać pytanie o to, w jaki sposób ludzie, których ksiądz biskup spotyka, odkrywają w Ewangelii prawdę, bo wziąć księgę do ręki to jedno, spotkać się z człowiekiem, który ją wytłumaczy, który pomoże zrozumieć, drugie, ale jeszcze osoba, która się spotyka z Pismem Świętym, przychodzi taki moment, kiedy zaczyna czytać to jako prawdę. To znaczy Pismo Święte i głoszenie też tego samego, nie? Tu dałem przykład z tym Pismem, ale na początku jest głoszenie słowa. Że my mówimy czasami, że człowiek jest symbolem Boga. Tak. Co to znaczy, nie? Słowo symbol jest z greckiego, które oznacza jakby część całości, połówkę całości, nie? Kiedy patrzymy na to, to od razu rozumiemy, że brakuje tej drugiej części. Nie? I człowiek właśnie jest kimś, kto się oderwał od Boga. I ma to swoje miejsce złamania. I on próbuje, nie? To może ta działalność, może ta przyjemność, może ten człowiek. Ale ostatecznie idealnie pasuje Pan Bóg. I człowiek to jakby odkrywa, żyjąc tym. To nie jest teoria. Nie możesz tego przyjąć teoretycznie, to znaczy studiujesz i nagle, o, jest, musisz tak wejść w relację. Mhm. Nie? Chodzisz w relację, patrzysz, to jest to, nie? Bo wiara jest relacją, tak. Nie? Więc musisz wejść w relację. Tak. A chyba nie jest też łatwo wejść w relację, bo relacja między Bogiem a człowiekiem to jedno, ale też, żeby do niej mogło dojść, to też ksiądz biskup buduje relacje na misjach z ludźmi. Wchodzi ksiądz biskup. Ja pomagam. Znaczy ja wchodzę w relacje z ludźmi, tak. Ludzie też wchodzą w relacje z Bogiem. Tak. To znaczy, relacja z Bogiem jest bardzo prosta, bo najmniejsze dzieciątko, 2-3 lata, 4 lata, może mieć bardzo głęboką relację. Teraz właśnie byłem na takim spotkaniu z ministrantami, była też jedna ministrantka w Luksemburgu. Nie?
I ta dziewczynka, właśnie pytam się, czy się modlisz? A ona mówi, tak, modlę się, a jak zapomnę, to już w łóżku rozmawiam, dziękuję ojcu i rozmawiam z nim jak z człowiekiem. Dziecko, nie, ono nie skończyło żadnej teologii, nie, po prostu, bo właśnie to jest ten cud chrześcijaństwa, że to jest relacja, że musisz otworzyć się na relację, nie, to jest gdzieś w głębi twojej wolności, nie. I dlatego z jednej strony to jest bardzo proste, bo to każdy może, ale jest trudne, ponieważ my jesteśmy skomplikowani. I świat nam podsyła bardzo dużo przeszkadzajek. Tak, to jest w tym jest jakby nasza trudność. Tych możliwości dopasowania, w które my próbujemy wejść, jest wiele i rzeczywiście to powoduje chaos, zgadza się. A czy w jakiś sposób utrudnia, albo a może pomaga fakt, że wiele was różni, misjonarzy, od społeczności, do której przyjeżdżacie. Mam na myśli na przykład kulturę, bo wiara to jedno, ale myślę sobie, że wchodzenie w rzeczywistość innej kultury, innej narodowości może być trudne, tym bardziej, że proponujecie pewną zmianę myślenia, a zmiana często kojarzy się, nie spotyka się z entuzjazmem dużym. Znaczy, my proponujemy przede wszystkim spotkanie z Chrystusem, nie poznać miłość Chrystusa. I ta zmiana jakby ona później spontanicznie przychodzi. I ona też wyraża się w kulturze. I człowiek, który ma to doświadczenie miłości Chrystusa, tej też, co oznacza też rozumienia najgłębszych prawd o człowieku, które są wspólne dla wszystkich kultur, wszystkich, no, dla każdego człowieka. Obojętnie, czy ty Japończyk, czy tam Chińczyk, czy ty Rosjanin, masz prawdę o człowieku, tej głębi naszej, jest taka sama. Nie? O naszej sytuacji jakby egzystencjalnej, duchowej, wręcz ontologicznej jest taka sama. Nie? I teraz, jeśli to odkrywasz, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na to, to jakby według tego klucza ty rozpoznajesz, co z twojej kultury jest okej, i większość jest okej, a co jakby trzeba odrzucić, ale nie jest celem zmieniać, że tak powiem, od razu kulturę. No bo to wszystko zależy od tego, że wiara dotyczy człowieka. Nikt nam nie może niczego narzucić, to wszystko ma być wolność człowieka. No musi być wolności, tak. Jasne, że to nie takie proste, patrzymy, co inni myślą, warunkowania, ale... Tak, zawody różne. Właśnie chodzi o to, żeby maksymalnie tą swoją wolność obudzić. Tak. Przez wiele lat ksiądz biskup był w Turkmenistanie, jak już wspomniałam. No, niewiele lat, trzy lata. Trzy lata. A później przyszedł czas na Ukrainę. Czy mógłby ksiądz biskup opowiedzieć nam o swoim doświadczeniu misji jeszcze sprzed wojny i teraz przez ostatnie kilka miesięcy? No, ta różnica jaka się... Czas wojny, nie? No, jak nie było wojny, no to takie zwyczajne życie, nie? Jak wszędzie. My jesteśmy w Ukrainie mniejszością jako katolicy, więc to jest taka swoja specyfika, nie? No to jeżdżenie, głoszenie, spotykanie się z ludźmi, no różnorodne rzeczy. Teraz do tego wszystkiego jakby doszła pewien taka radykalność tego wszystkiego, nie? Jakby... że nie cały czas, po pierwszym okresie trochę jakby, może przesadę troszkę, jakby w celi śmierci, nie? Znaczy śmierć gdzieś jest blisko i dużo bardziej wszystko jest jednoznaczne, to znaczy albo wchodzisz w służenie, pomagasz i żyjesz, albo no, myślisz przede wszystkim o sobie, chowasz się i to też dotyczy duszpasterstwa, księży, no każdego, nie? Że to te twoje jakby służenie, takie same można powiedzieć, chociaż tam na wschodzie no nie mogli moi bracia, nie, mogą tylko być. Nie jest możliwe nawet publiczne odprawianie mszy świętej, no jest niemożliwe, nie? Być z ludźmi, nie? Pomagać, modlić się, odwiedzać, tylko to jest możliwe. U nas jakby jest inaczej, nie? To, co było wcześniej, też mniej więcej robimy, ale to wszystko ma jakby bardziej takie, nie wiem, intensywniejsze jakby przeżywanie tego wszystkiego, nie? No bo jest pewne ryzyko, nie? Jest też ludzi spotykasz, którzy są bardzo mocno dotknięci wojną, cierpieniem, śmierci. To wszystko jest dużo bardziej takie, no, nie wiem, czy tak można powiedzieć, intensywny smak życia. Nie? No, to też tak stało się zero-jedynkowe, bo rzeczywiście wyraźne stały się granice.
między tym, co dobre, tym, co złe, między życiem a śmiercią. Tak. I to jakby nie można się za bardzo schować w pewną taką porządność, przyzwoitość, bo ryzykujesz, nie? Jeśli chcesz służyć, to musisz jakoś ryzykować, nie? A jak ksiądz biskup wspomina pierwszy dzień wybuchu wojny? Pierwsze moje wspomnienie to jest właśnie, co powiedzieć ludziom na mszy świętej w katedrze, nie? Na kazaniu widzisz tych ludzi i słyszysz o tych rakietach, tutaj walnęli, tutaj. I co powiedzieć? Nie pamiętam, co powiedziałem, nie? Ale coś tam mówiłem, jakoś Pan Bóg mi pomógł powiedzieć jakieś słowo, nie? Na ten moment. To moje pierwsze takie wspomnienie. Wspomniał ksiądz biskup w jednym ze swoich wywiadów, artykułów, że misja to jest jak chodzenie po kruchym lodzie, kiedy nogi ci drżą i ktoś ciebie podtrzymuje. Tak właśnie jest z obecną misją, że to jest takie stąpanie po cienkim lodzie? To znaczy, jeśli chodzi o Ukrainę, to w tej chwili właśnie jest troszkę z tego. Tu to było, odnosiło się do początków misji w Turkmenistanie, gdzie no jest ta kruchość, nie? No bo właśnie, nie wiesz, gdzie te kroki postawić, nie? Ale przede wszystkim jest to doświadczenie tego właśnie, tej łaski, tego wsparcia, nie? Jakby nie masz wyboru, żeby no, nie patrzeć do nieba, nie? Panie Boże, pomóż. Tak samo ci walczący, oni, jak to mówią, na pierwszej linii frontu nie ma ateistów, bo oni są jeszcze, no nie ma co porównywać, na ile w bardziej ekstremalnej sytuacji, to znaczy z kry na kry muszą skakać, nie? I lekkie poślizgnięcie giną, więc Panie Boże, pomóż przy tym każdym skoku, nie? Jeśli trzymamy się tego porównania z lodem, nie? To jest ten łaskę, którą my mamy, że jakoś możemy się do Pana Boga jakoś na nim opierać, nie? I to też nie zanieść ludziom, nie? Bo... A jeden z również misjonarzy, ojciec Andrzej Madej, powiedział też, zwrócił uwagę też na coś takiego, że jedziecie ojcowie z misją ewangelizacji, ale tak naprawdę podczas nawracania innych sami się nawracacie w pewnym sensie, podczas tego wyzywania do nawrócenia, że budzicie wiarę Chrystusa i sami dajecie się ewangelizować. Czy ta pokora, bo ja to tak odczytuję, nie wiem czy słusznie, ten rodzaj pokory rzeczywiście jest potrzebny w tym procesie ewangelizacji? I drugie pytanie, tak zaraz albo dobrze, to może na razie to, czy ta pokora rzeczywiście jest... No jest na pewno fundamentalna. To znaczy pokora właśnie, że ja też potrzebuję nawrócenia, to znaczy nawrócenia każdego dnia na nowo. Potrzebuję przeżywać ten dzień, to co się dzieje w relacji do mojego Ojca. To jest jakby, no, nie chodzi tylko o zmiany moralne, że dzisiaj paliłem i to nie będę palił. To też jakby jest cząstka jakiego, ale chodzi o coś bardziej głębszego, że wszystko, co przeżywam, no właśnie jak dziecko Boże, nie? I to jest, tak jak, no też znów możemy do relacji w małżeństwie. Nie? Dzisiaj wyznajemy sobie miłość, ale jutro znów musimy w kolejnej sytuacji, żona zachorowała, wypadek, tu teściowej problemy, jak to będziemy przeżywać, nie? Na nowo trzeba w tej nowej sytuacji tą relację jakby ożywiać. Tak samo i tutaj, nie? My, żeby być autentycznymi głosicielami tej Ewangelii, to koniecznie potrzebujemy dla naszego życia, nie? Żeby, no, żeby tak było, nie? I żeby no, dawać świadectwo też, nie? Żeby to było prawdziwe. A jeśli chodzi już o to działanie właśnie ewangelizacyjne, bo mówi się dużo, czasami pojawiają się w mediach takie sformułowania jak sukces ewangelizacji. Trudno to jakby zdefiniować, tak przynajmniej nie jest trudno zdefiniować. Można oczywiście próbować iść w jakieś liczby, ale czy to jest dobre kryterium? Jak ksiądz biskup widzi tą? No myślę, że troszkę jest pułapkowe. Takie według liczby, ponieważ celem misji jest wykonać misję. A misja, Pan Jezus ilu nawrócił? Nie? W Kafarnaum zostało, po Jego mowie, tak przemawiał, czego większość zostawiła. O Kafarnaum, o Korozajn mówił bardzo mocne słowa, chociaż ci ludzie byli świadkami wielu Jego cudów, ale się właśnie nie nawrócili, nie weszli w relacje, korzystali, przyjmowali, ale naprawdę nie otworzyli się na to, co na Niego, na Boga, nie otworzyli się.
Ale on wykonał swoją misję. Nie? Pod krzyżem parę osób stało. On wykonał swoją misję. Więc my mamy też wykonać misję. To może oznaczać, że nawrócą się tysiące, a może oznaczać, że się nikt nie nawróci. I objawi się pewna prawda. Nie? Bo mówi święty Jan, że sąd, no Pan Jezus w Ewangelii Jana, sąd polega na tym, że przyszło światło. Nie? I kto przyjął to światło, ten żyje. Misja jest pewnym sądem nad życiem. Nie? Czy przyjąłeś mnie, czy nie przyjąłeś? Nie? Pan Jezus mówi, kto poda wam kubek wody, dlatego że jesteście moimi uczniami, będzie miał wielką nagrodę. No, cóż to jest podać kubek wody? No, jeśli nie podałeś, ma to konsekwencje. Także celem jest objawić miłość. Nie, nie no, miłość Chrystusa, nie? To jest cel misji. Mamy świętą Tereskę, dzieciątka Jezus, która właśnie przez patronka misji, która nie była na misjach, która no właśnie, najmniejszy akt zrobiony z miłości ma ogromną wartość. To się naprawdę liczy, to jest nasza misja. Nie? Jasne, że się cieszymy, jeśli przyjdzie dużo ludzi, nie? Ale to... Ale reszta to jest, i tak należy do kogoś innego. Trzeba być ostrożnym, bo później no, możemy sprzedać Ewangelię, żeby się podobać ludziom. Księże biskupie, a w jakiej przestrzeni rodzi się wiara? Czego potrzeba, żeby ona urosła? Ja bym powiedział, że wiara rodzi się w przestrzeni naszej wolności. Nie? Katechizm mówi, że wiara to jest odpowiedź, jaką daje człowiek Bogu, który się objawia. Czyli Bóg musi się objawić, ale nie zmusza nas, nie chce nas zmusić. Nie? Zawsze jest właśnie wolność, że wiara jest tą relacją, jest odpowiedzią. Nie? Tak samo jak właśnie, no, jeśli w małżeństwie, w zakochaniu, no, musi być jakaś dziewczyna, której ja się zakocham. Mogę myśleć o miłości, ale pojawia się, muszę uwierzyć, że ona mnie kocha, czy on mnie kocha. I wtedy zaczynam, wiadomo, później buduję relacje, spotykamy się. Tak samo coś podobnego tutaj, że ja to relacje rozwijam. Muszę mieć środowisko, gdzie to relacje rozwijać. Nie? Spotykamy się, rozmawiamy, o tym mówimy. No i tak, no te jakby proste rzeczy, które są konieczne, nie? Ale myślę, ta wolność jest tu niesłychanie istotna, nie? Że to jest, nie jest to tylko trening, nie? Jest relacja. Myślę, że to jest ważne. Bardzo duży akcent trzeba położyć na tą wolność, bo ja mam takie wrażenie dzisiaj jak obserwuję też szczególnie młodych, którzy mówią o Kościele, tutaj polskim, bo w tej rzeczywistości się obracam, to często słyszę takie coś, że ta wiara jest takim ciężarem, jest czymś narzuconym, jest czymś w takich okowach tradycji danym i z czego się trzeba wyzwolić. Zupełnie nie ma tej narracji, która jest dla mnie też kluczowa, że to jest wybór, to jest wolność, to jest dla tych, którzy wierzą, to jest wielki skarb, ale on nie od razu jest tym skarbem, jeżeli ktoś dopiero zaczyna tą drogę i nie każdy od razu to też potrafi tak odczytać, ale to nie o to chodzi, żeby przyjąć pewne narzucone ramy, tylko zgodzić się na styl życia właśnie w tej wolności. Wolności, ale w relacji. W relacji, oczywiście. W relacji, tak, bo tak. No, to właśnie kardynał Ratzinger tak mówił bardzo ciekawie i no, mądrze, że człowiek wierzący ma dwie kultury. Kulturę narodową i kulturę wiary. I często te kultury się przenikają. Na przykład w Polsce kultura narodowa jest bardzo mocno przeniknięta chrześcijaństwem, wiarą. Ale nawet, nie, on podkreślał, nawet jeśli żyjemy w kulturze narodu, która jest bardzo przeniknięta chrześcijaństwem, wychowujemy się w rodzinie, gdzie jest maksymalnie wszystko właśnie z wiarą, nie? Wszystkie elementy życia i tak dalej. To, żeby pojawiła się we mnie wiara, musi być doświadczenie Abrahama. To znaczy, zostaw swoją ziemię, wyrusz. Pewna tajemnica właśnie w głębi mojej wolności. Nie? Że ja odpowiadam Bogu, który się objawia. On się w różny sposób objawia. Nie? Komuś wystarczy, no jeśli właśnie, jeśli widzi na cud wszechświata, cud stworzenia, nie? Od mikro do makro, to już, jak to? To już wystarczy, żeby wierzyć, że Bóg jest. Później jest ta tajemnica Boga, który stał się człowiekiem, nie? To jest jeszcze coś, kolejny krok, nie? Ale, że coś takiego jest możliwe, nie? No, ale nawet właśnie patrząc, jak mówił Einstein, że patrząc na tą racjonalność, która jest, z jaką jest uporządkowana materia, że jeśli jakaś teoria, która pretenduje do wyjaśnienia rzeczywistości tej materialnej nie wydaje się absurdalna,
to na pewno nie jest prawdziwa. Ponieważ tak bardzo właśnie ten kosmos, ten porządek, który jest we wszechświecie, przekracza nasze wyobrażenie. Nie? Że ono się na początku jest absurdem. On sam nie dowierzał w to, co odkrył. Nie? Nie wierzył w niektóre konsekwencje. Mówi niemożliwe. Później okazało się, że jednak możliwe, bo to było absurdem. Jak nie on, to ktoś inny to potwierdził jeszcze nie, później. Ale tak, właśnie tak. To, no, i tu jest podobnie, coś podobnego, nie? Że co jest bardziej absurdalną odpowiedzią na nasze cierpienie, na nasze wszystko, co przeżywamy, niż Chrystus ukrzyżowany. Nie? Że Bóg, który to ten wszechświat, nie możemy go ogarnąć naszą wyobraźnią tego wszechświata, nie? Jest, się rozszerza coraz większą prędkością. Nie? Jest to niemożliwe. Nie? To, że ten ktoś stał się człowiekiem. Jak to? Nie? Jak to możliwe? Nie? Że właśnie wybrał tą, nie wiadomo jak nawet powiedzieć, jak maleńką ziemię w tym wszechświecie, nie? Planetę z tym wszystkim ogromem życia. Nie? Wybrał ten Izrael, lud nie wiadomo, nie lud. Nie? Później wybrał Betlejem, wybrał krzyż. Najgorszego miejsca, tak, że coś takiego. To jest, no ale właśnie, nasze życie jakie jest? Nie jest, nie są te pytania właśnie o... Tu jeszcze może jeden przykład tylko, już jakby na koniec. Taki był pisarz rumuński Ionesco, Eugen Ionesco. On tworzył głównie po II wojnie światowej i właśnie był jednym z twórców teatru absurdu. Po tych doświadczeniach wojny, jakby niektórzy bardziej wrażliwi mówili, że życie jest absurdem. Jeśli my takie rzeczy straszne robimy, to, no to cóż, nie? I w końcu życia spotkał się z postacią Maksymiliana Kolbe. No, Maksymilian już nie żył, oddał życie, ale on z jego biografią. Tak go to poruszyło, że ostatnią swoją sztukę poświęcił Maksymilianowi Kolbe. Nie? Ona była grana w Paryżu. I tam on sobie wyobraża scenę w bunkrze głodowym, nie? Gdzie tam Maksymilian ze swoimi towarzyszami umiera. I ci towarzysze mu stawiają pytanie o cierpienie. I tam nie wiem, czy wszystkie, ale no, długa lista różnych przejawów cierpienia, jakie są w materii, wśród zwierząt, wśród ludzi, wszystko, co tylko gdzieś jakieś cierpienie. Nie? I pytają, dlaczego, nie? Maksymiliana pytają. A Ionesco wyobraża sobie taką odpowiedź Maksymiliana. Mówi, nie starajcie się zrozumieć, tylko kochajcie. Nie? I wtedy przyjdzie zrozumienie. To jest ten klucz, nie? Relacja. Jeśli kochasz, to rozumiesz, czemu no, wstawać do dziecka. I tak dalej. Tak. Nawet jak pytasz, to znasz odpowiedź. No. Zgadzam się. Tej wolności szczególnie sobie życzmy. Wolności w sercach to... Odwagi. Odwagi, tak. Żeby nie bać się. Tak, tak. I żeby ta wolność też nie była niczym ograniczona, szczególnie tymi zewnętrznymi czynnikami. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.